Dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy kontynuować problematykę związaną z Radą Ministrów. W zasadzie będziemy się zajmować kwestią organizacji wewnętrznej pracy rządu oraz trybem pracy rządu. Omówimy zasady konstytucyjne tych dwóch kwestii. Natomiast musimy jeszcze skończyć jedną rzecz, mianowicie ostatnio zajmowaliśmy się problematyką powołania rządu i z tą problematyką powoływania rządu koreluje oczywiście problematyka odwoływania rządu. Wszystko to oparte jest o podstawowe założenie, które cały czas tutaj Państwu przypominam, że w systemie parlamentarnym rząd musi mieć większość sejmową i kwestia odwoływania rządu, dymisji rządu uregulowane jest w artykule 162 Konstytucji. Artykuł 162 Konstytucji enumeratywnie wymienia sytuacje, w których prezes Rady Ministrów składa dymisję. Ze względu na szczególną pozycję prezesa Rady Ministrów, to o czym Państwu mówiłem, wskazywałem, że ten nasz system jest bardziej zbliżony do systemu kanclerskiego niż do systemu takiego klasycznego, parlamentarnego, gdzie premier jest tylko pierwszym między równymi. Tutaj pozycja premiera z różnych powodów, o których mówiliśmy, jest mocniejsza. W artykule 162 Konstytucja przyjmuje takie założenie, że trwanie rządu jest uzależnione od dymisji, czy od trwania prezesa Rady Ministrów. W sytuacji, kiedy to prezes Rady Ministrów decyduje o dymisji rządu, to jest jego decyzja i nie ma też takiej możliwości, żeby przetrwał rząd w sytuacji, kiedy doszłoby do zmiany premiera. W praktyce były takie próby, o nich za chwilę powiemy, żeby pod rządami obecnej konstytucji, żeby utrzymać skład rządu, wymieniając tylko premiera. O tym za chwilę powiemy, jak takie próby były dokonywane i jaka jest ich tutaj skuteczność i ocena zgodności z konstytucją, ale założenie konstytucji jest takie, że trwanie rządu jest powiązane z trwaniem premiera i jego ustąpienie w każdej sytuacji oznacza dymisję rządu. I konstytucja przewiduje, że taka dymisja rządu może być albo obligatoryjna, albo fakultatywna. Jeżeli mamy do czynienia z nieuchwaleniem przez Sejm wotum zaufania, dymisja rządu ma charakter obligatoryjny. Czyli to są te sytuacje, o których mówiliśmy na poprzednim wykładzie. Prezydent powołuje rząd, prezes Rady Ministrów zwraca się o wotum zaufania, Sejm nie udziela wotum zaufania, obligatoryjnie prezes Rady Ministrów musi podać rząd do dymisji. Inną sytuacją związaną z wotum zaufania może być wystąpienie przez samego prezesa Rady Ministrów o takie wotum zaufania. Czasami zdarza się tak, że ja tu też o tym Państwu wspominałem, jeżeli rząd nie jest pewien, czy nadal posiada większość parlamentarną, nie jest pewien tego, czy może skutecznie przeprowadzać przez Sejm ustawy, wtedy może na przykład projekt jakiejś ustawy uczynić kwestią zaufania. Premier może powiedzieć w ten sposób, że jeżeli Sejm nie uchwali jakiegoś projektu, to rząd potraktuje to jako brak wotum zaufania. Może wystąpić o wotum zaufania do Sejmu sam premier abstrakcyjnie. Może też powiązać to wotum zaufania z określonym zachowaniem Sejmu, na przykład z koniecznością głosowania nad określonym projektem ustawy. O ile pamiętam, to raz się tylko tak zdarzyło w Polsce po 1997 roku, kiedy premier Leszek Miller, nie pamiętam już jakiej ustawy to dotyczyło, to chyba była jakaś kwestia też emerytalna, ale nie jestem tutaj pewien, nie był przekonany, czy ma dalej większość, czy nie ma większości w Sejmie i wystąpił twierdząc, że przedkłada projekt ustawy Sejmowi i wiąże ten projekt z wotum zaufania. Jeżeli Sejm nie uchwali tego projektu, to znaczy, że nie ma wotum zaufania. Oczywiście tutaj też wymagane jest, żeby premier formalnie zgłosił wniosek o wotum zaufania. Nieuzyskanie takiego wotum zaufania oznacza dymisję rządu.
No i wreszcie ostatnia obligatoryjna sytuacja, w której rząd podaje się do dymisji, to jest uchwalenie konstruktywnego wotum nieufności. Konstruktywne wotum nieufności to jest taki klasyczny przejaw racjonalizacji parlamentaryzmu, bo on wzmacnia pozycję, to wotum nieufności wzmacnia pozycję rządu. Konstruktywność wotum nieufności polega na tym, że Sejm może udzielić wotum nieufności tylko wtedy, jeżeli równocześnie wybiera, wskazuje nowego premiera. Jedną ze słabości systemu parlamentarnego w takim klasycznym ujęciu było to, że uchwalenie wotum nieufności dla rządu często powodowało, że Sejm, czy w ogóle mówiąc szerzej parlament, bo ta konstrukcja dotyczy parlamentów w innych krajach również, nie był w stanie ze swojego grona wyłonić nowej większości, która by poparła jakiegoś kandydata na premiera, później premiera, osobę, która byłaby w stanie utworzyć rząd. W związku z tym kryzysy parlamentarne polegały na tym, że rząd podawał się do dymisji, natomiast musiał zarówno premier, jak i dotychczasowi ministrowie pełnić swoje obowiązki bez już mandatu politycznego, bez poparcia politycznego, bo parlamentowi nie udawało się zainicjować procedury powołania nowego rządu. Żeby uniknąć tego typu sytuacji, artykuł 158 Konstytucji wprowadza konstruktywne wotum nieufności. Ja nie będę szczegółów tutaj Państwu przedstawiał, bo to Państwo na ćwiczeniach będziecie analizować. W każdym razie to konstruktywne wotum nieufności jest uzależnione od dymisji rządu, jest uzależniona od powołania nowego premiera. W Polsce konstruktywne wotum nieufności przybiera dosyć taki specyficzny kształt w praktyce, dlatego że zdarzały się takie sytuacje, że artykuł 158 był wykorzystywany nie do tego, żeby zmienić rząd, tylko do tego, żeby zmienić premiera. Czy okazywało się, że rząd funkcjonuje w sposób, no, z punktu widzenia większości sejmowej, zadowalający, ale chodzi o zmianę premiera, na przykład, o ile pamiętam, w takim trybie był zmieniany premier Oleksy. W jego miejsce został powołany premier Belka. Przy czym sejmowi chodziło o to, żeby wymienić, nie wymieniać rządu, wymienić premiera, ale zrobić to bez udziału prezydenta. Żeby prezydent nie uczestniczył aktywnie w procedurze powołania rządu. Odwołanie premiera zgodnie z literą konstytucji powinno polegać na tym, że rząd podaje, że premier podaje się do dymisji, albo też Sejm uchwala konstruktywne wotum nieufności i przystępuje do i wskazuje nowego premiera. Przy czym, no, tak patrząc na ducha konstytucji, to wykorzystanie konstruktywnego wotum nieufności powinno następować wtedy, kiedy Sejm traci zaufanie do rządu w ogóle, w całości. Natomiast tutaj odbyło się to tak, że chodziło o wymianę wyłącznie osoby premiera, ponieważ konstytucja nie przewiduje takiej możliwości, żeby można pozostawić rząd, a wymienić tylko premiera. W związku z tym uchwalono konstruktywne wotum nieufności. Następnie nowy premier tworzył rząd w zasadzie w oparciu o ten, który dotychczas istniał. Także ministrowie bezkolizyjnie, można powiedzieć, dalej sprawowali swój urząd. Były też w Polsce takie sytuacje, w których próbowano dymisję całego gabinetu zastąpić dymisjami poszczególnych ministrów. To znaczy chciano zrobić taki zabieg, żeby odwołać poszczególnych ministrów, ale wszystkich, bo konstytucja przewiduje oczywiście odpowiedzialność indywidualną ministrów. Ministra można odwołać, może go odwołać Sejm, może można go odwołać na wniosek premiera, może to zrobić prezydent. Natomiast to są oczywiście, to jest tryb indywidualny. Natomiast próbowano kiedyś zrobić tak, żeby odwołać wszystkich ministrów i powołać ich ponownie już z nowym premierem. No to oczywiście byłoby już takie jawne obejście konstytucji. Taka procedura zastąpienia tych enumeratywnie wymienionych przypadków z artykułu 162 ust. 2 procedurą, w której parlament odwołuje indywidualnie wszystkich ministrów, a następnie ich powołuje, zmieniając tylko
szefa rządu byłaby oczywiście obejściem konstytucji. No i wreszcie mamy artykuł 162 ust. 2 punkt 3, kiedy prezes Rady Ministrów rezygnuje z jakichś własnych powodów, podaje rząd do dymisji, prezydent przyjmuje dymisję prezesa Rady Ministrów, powierza mu sprawowanie obowiązków, ale to oznacza, że należy rozpocząć też procedurę powoływania rządu. Tak z grubsza rzecz biorąc wygląda problem dymisji rządu. Do tej kwestii jeszcze wrócimy przy omawianiu odpowiedzialności politycznej, zasad odpowiedzialności politycznej rządu. Trzeba oczywiście też pamiętać, że w trakcie trwania danego rządu można dokonywać zmian w składzie rządu. Mogą być wymieniani poszczególni ministrowie albo w ten sposób, że Sejm wyrazi wotum zaufania poszczególnemu danemu ministrowi. On może wtedy zostać zdymisjonowany, trzeba powołać jego miejsce nowego. Albo w ten sposób, że sam szef rządu zwraca się do prezydenta o zdymisjonowanie ministra i powołanie w jego miejsce nowego. Jeżeli chodzi o tą pierwszą procedurę, czyli wotum nieufności, to w Polsce ona bardzo rzadko dochodzi do skutku. Bardzo rzadko się tak zdarza, żeby Sejm uchwalił wotum nieufności, bo w momencie, kiedy Sejm, kiedy większość rządowa dysponuje w parlamencie, ma większość głosów, no to oczywiście to się nie udaje. Natomiast wotum nieufności, ta instytucja wotum nieufności z artykułu 159 jest wykorzystywana w Polsce w inny sposób. Mianowicie bardzo często opozycja zgłasza takie wnioski o wyrażenie wotum nieufności danemu ministrowi. Wie, że nie ma szans na to, żeby przegłosować taki wniosek, żeby ten minister został odwołany, to z góry jest oczywiste. Natomiast taki wniosek jest składany tylko po to, żeby w Sejmie przeprowadzić debatę plenarną nad polityką tego ministra. Opozycja to wykorzystuje jako instrument krytyki rządu. I Państwo możecie to zaobserwować, że dosyć często są składane takie wnioski o wotum nieufności. W tej kadencji na pewno był taki wniosek złożony w stosunku do ministra zdrowia. I oczywiście odbyła się debata, w której opozycja poddała totalnej krytyce politykę, jaką prowadzi minister zdrowia. Na końcu odbyło się głosowanie, w którym ten wniosek nie uzyskał większości. Z tego co wiem, w tej chwili jest zapowiadany taki wniosek przeciwko ministrowi edukacji. On prawdopodobnie niedługo będzie złożony. Będziecie Państwo mogli zobaczyć, jak w praktyce funkcjonuje artykuł 159 ust. 1 Konstytucji. Odbędzie się debata plenarna. Dojdzie do totalnej krytyki ministra. Podejrzewam, że to będzie związane w pierwszej kolejności z próbą zreformowania nauczania historii w szkołach, ale też z innymi rzeczami, z problemem sześciolatków i tak dalej. No i potem dojdzie do głosowania, w trakcie którego ten wniosek nie uzyska większości. Więc to jest, można powiedzieć, już taka stała praktyka konstytucyjna, polegająca na tym, że się zgłasza wnioski o wotum nieufności w sytuacji, kiedy one nie mają szans powodzenia, ale robi się to przede wszystkim po to, żeby przeprowadzić debatę parlamentarną nad polityką danego ministra. Jeżeli chodzi o premiera, to sposób jego działania wtedy, kiedy on odwołuje, zwraca się do prezydenta o odwołanie ministra pojedynczego, to z artykułu 159 ust. 2 wynika, taka jest jego wykładnia, że ta kompetencja leży tak naprawdę w gestii premiera, że nie należy tego przepisu odczytywać tak literalnie, to znaczy to nie prezydent decyduje de facto o tym, czy odwołać ministra, czy nie, tylko premier. Premier inicjuje to postępowanie, składa do prezydenta wniosek o zdymisjonowanie pana X i powołanie w jego miejsce pana Y. I do tej pory prezydent i premier i wszyscy inni, którzy biorą udział w tej procedurze, uważali, że prezydent jest związany stanowiskiem premiera. To znaczy, że on po pierwsze nie może odmówić uwzględnienia wniosku o odwołanie, no i nie powinien odmawiać uwzględnienia wniosku o powołanie. Że tak naprawdę, skoro premier stoi na czele rządu, skoro premier ponosi odpowiedzialność polityczną przed Sejmem za skład rządu, za jego działanie, to w takim razie nie ponosi takiej odpowiedzialności prezydent, to w takim razie to premier powinien mieć decydujący głos w sprawie składu rządu. W związku z powyższym, jeżeli on składa wniosek na podstawie artykułu 159 ust. 2, to rolą prezydenta jest po prostu uwzględnienie tego wniosku.
I chyba, o ile pamiętam, w Polsce nigdy nie doszło do takiej sytuacji, żeby wniosek o odwołanie ministra przez premiera był kontestowany przez prezydenta. Żeby prezydent odmówił uwzględnienia takiego wniosku. Także tu trzeba pamiętać o tym, że wtedy artykuł 159 ust. 2 ma w praktyce takie drugie dno swoje, że on jest rozumiany w sposób taki trochę nieliteralny, właśnie jest rozumiany poprzez zasadę odpowiedzialności politycznej premiera i rządu przed Sejmem. I to na razie tyle, jeżeli chodzi o procedurę powoływania i odwoływania rządu. Wrócimy do tej kwestii jeszcze analizując problematykę odpowiedzialności politycznej, ale to za chwilę. A w tej chwili zajmiemy się, że już mamy ten rząd powołany, załóżmy, wiemy, jak się go odwołuje, problemem struktury wewnętrznej. Myśmy problemem struktury rządu zajmowali się na gruncie artykułu 147. Ja Państwu mówiłem wtedy, że to jest przepis, który określa skład rządu. Wskazywałem Państwu na to, że są podmioty na gruncie artykułu 147, które muszą wchodzić w skład rządu. To są ministrowie, to jest premier oczywiście i tak zwani ministrowie resortowi. Wskazywałem Państwu, że są podmioty, które fakultatywnie mogą wchodzić w skład rządu, ale nie muszą, czyli wicepremierzy i ministrowie bez teki. Wskazywałem Państwu na różnicę, jaka istnieje między ministrami bez teki, czyli tymi, którzy nie kierują żadnym resortem, a ministrami resortowymi, że ci pierwsi ministrowie bez teki są tylko członkami rządu, a w pozostałym zakresie działają w ramach kompetencji premiera i to premier w drodze rozporządzenia określa ich zakres działania. Na przykład obecnie takim ministrem bez teki jest szef kancelarii premiera, pan Tomasz Arabski. On nie stoi na czele żadnego resortu, zakres jego działania jest określony rozporządzeniem premiera. Wskazywałem Państwu też na to, że z kolei ministrowie resortowi stoją na czele jednego lub kilku działów administracji rządowej i że to premier w drodze rozporządzenia decyduje, jaki zakres, na czele jakich działów administracji rządowej oni będą stać. I mówiłem też Państwu, że Konstytucja przewiduje możliwość powołania stałego komitetu, którego prezes ma taką samą rangę jak minister resortowy. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zajęli wewnętrzną organizacją rządu z tego powodu, że oczywiście biorąc pod uwagę zadania rządu, które są wymienione w artykule 146, tryb skomplikowania procedur, jakie w państwie funkcjonują, ogromną strukturę administracji rządowej, którą rząd ma kierować, oczywiście nie jest możliwe, żeby rząd wykonywał te wszystkie zadania, sprawował wszystkie swoje kompetencje tylko w takim gronie konstytucyjnym, to znaczy, żeby to był premier, ministrowie resortowi, ewentualnie ci bez teki i żeby w ten sposób można było wszystkie te zadania realizować. Powoływane są w ramach rządu organy, które nie są wymienione w konstytucji, które mogą być albo organami kierowniczymi, albo pomocniczymi, albo doradczymi i które podlegają albo premierowi, albo rządowi, albo poszczególnym ministrom. I to są tak zwane organy wewnętrzne. One funkcjonują tylko wewnątrz administracji rządowej, nie realizują żadnej funkcji na zewnątrz, na przykład względem obywateli, nie mogą wydawać aktów władczych, ale mają bardzo istotne znaczenie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie rządu. Od wewnętrznej struktury rządu zależy w dużej mierze sprawność jego funkcjonowania. Pierwszego rodzaju takimi organami są komitety. Z ustawy o Radzie Ministrów wyraźnie wynika, że prezes Rady Ministrów może taki z własnej inicjatywy lub na wniosek tworzyć stały komitet Rady Ministrów. Taki stały Komitet Rady Ministrów, tutaj zwracam Państwa uwagę, że zmieniła się ustawa o Radzie Ministrów na gruncie do niedawno obowiązującego artykułu 11. Tworzenie takich stałych komitetów było powierzone Radzie Ministrów. Obecnie robi to prezes, więc na to zwróćcie Państwo uwagę, bo jakbyście przez przypadek na egzaminie wylosowali jakieś pytanie o strukturze wewnętrznej rządu, żebyście wiedzieli, kto w świetle obowiązujących przepisów tworzy taki komitet. Idea tych stałych komitetów polega na tym, że są takie sprawy,
które formalnie, o których formalnie powinien zdecydować cały rząd, ale z punktu widzenia rodzaju tych spraw, przygotowanie, opracowanie tych spraw, przygotowanie dokumentów rządowych w tym zakresie, no nie wymaga pracy wszystkich członków rządu. Przykładowo, jeżeli mamy ustawę o drogach publicznych, albo mamy na przykład specustawę, w oparciu o, która stanowi pewne odstępstwo od ustawy o gospodarce nieruchomościami i przewiduje szczególny tryb wywłaszczania nieruchomości pod drogi publiczne, pod autostradę na przykład. Przygotowuje się projekt takiej ustawy, no to nie jest koniecznym, żeby w trakcie wszystkich prac rządowych, przygotowując tą ustawę, w tych pracach brał udział na przykład minister kultury, prawda? Albo minister sportu. To nie są osoby, które po pierwsze znają się na tej problematyce, po drugie w zakresie ich działania nie leży problem budowy autostrad, choć wydaje się, że sądząc po tym, co mówi minister sportu, że ona też jakiejś części za to czuje się odpowiedzialna, czy pani ministra, prawda, jak to sama się tytułować. W każdym razie z tego punktu widzenia nie jest potrzebne spotykanie się przez rząd, czy udział wszystkich członków rządu. Wystarczy, jeżeli będzie w takim komitecie zasiadał minister gospodarki, minister skarbu państwa, minister administracji, kilku ministrów, którzy będą tworzyć taki komitet. I teraz, jeżeli Rada Ministrów dojdzie do wniosku, że jest taki zakres spraw, na przykład związany, nie wiem, z informatyzacją kraju, z budową dróg czy czymś innym, to prezes Rady Ministrów może wydać zarządzenie, w którym wskaże, jacy ministrowie tworzą taki komitet, kto kieruje takim komitetem i wtedy taki komitet będzie przygotowywał tak naprawdę stanowiska rządu. To jest komitet, który ma stanowić taką forpocztę, on będzie wypracowywał stanowiska rządu. Z reguły później najczęściej, jeżeli taki komitet zostaje powołany, z reguły jest tak, że taki komitet, to co przygotuje, to rząd tak naprawdę później tylko akceptuje. Znaczy rzadko dochodzi do sytuacji, w której rząd by kwestionował na posiedzeniach plenarnych, kwestionował ustalenia stałego komitetu. Zwracam też Państwa uwagę, że takie komitety mogą mieć charakter niestały, ale może być powołany do załatwienia określonej sprawy i wtedy, jeżeli taką sprawę załatwi, na przykład do przygotowania projektu ustawy, to się rozwiązuje. No i wreszcie, że w ramach rządu mogą funkcjonować też tak zwane rady i zespoły opiniodawcze. Tu oczywiście, jeżeli chodzi o te rady i zespoły opiniodawcze lub doradcze, to one bardzo często składają się nie z członków rządu, tylko z osób, które albo wchodzą w skład administracji rządowej, albo mogą nawet w skład takiej administracji rządowej nie wchodzić. Szczególnym ciałem takim opiniodawczo-doradczym, tak trzeba powiedzieć, w ramach wewnętrznej struktury rządu są komisje kodyfikacyjne. One są szczególnym ciałem z tego powodu, ze względu na rolę, jaką odgrywają. Otóż najczęściej takie komisje działają przy ministrze sprawiedliwości, ale to są komisje, które wypracowują stanowisko dla całego rządu. One są powoływane w takich sytuacjach, kiedy trzeba zmieniać jakąś gałąź prawa na przykład w sposób taki zasadniczy i w związku z tym konieczne są prace legislacyjne ponadstandardowe, takie, które byłyby prowadzone przez ekspertów, przez osoby znające się na danej gałęzi prawa, niekoniecznie osoby, które są zatrudnione w administracji rządowej. Przykładowo obecnie na pewno działają dwie takie komisje, nie wiem, czy działa więcej, czy się ostatnio tym nie interesowałem, ale działa komisja do spraw reformy prawa karnego, kodeksów karnych, KPK, KKW i komisja prawa cywilnego. I teraz jak Państwo czasem może czytacie w gazetach, interesujecie się takimi kwestiami, w tej chwili odbyła się bardzo istotna zmiana procedury karnej. To będzie Państwa dotyczyło na drugim, na trzecim roku, w zależności od tego, kiedy KPK będzie Państwo zdawać. Ta zmiana procedury karnej jest właśnie przygotowywana przez komisję kodyfikacyjną.
Przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej jest profesor naszego Uniwersytetu, profesor Andrzej Sol, kierownik Katedry Prawa Karnego. Zastępcą, o ile pamiętam, jednym z zastępców jest profesor Hofmański, sędzia Sądu Najwyższego, kierownik Katedry Postępowania Karnego, z którą Państwo będziecie mieć do czynienia, jak szczęśliwie zdacie prawo konstytucyjne. Zasiada w niej wielu sędziów Sądu Najwyższego, profesorów prawa, adwokatów i zadaniem tej komisji w tej chwili, na przykład jak Państwo czasami będziecie śledzić jakieś informacje, jest zmiana zasad postępowania karnego. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, bo to nie jest nasza działka, ale w grubsza rzecz biorąc, ta zmiana, która ma bardzo istotne znaczenie, polega na tym, że proces karny ma się stać w większym stopniu kontradyktoryjny. Ten proces w tej chwili oparty jest na zasadzie przede wszystkim tak zwanej prawdy obiektywnej czy prawdy materialnej i niezależnie od aktywności stron procesu, czyli prokuratora i obrońców, w prawie karnym obowiązkiem sędziego jest dążenie do ustalenia stanu faktycznego. On z urzędu ma prowadzić to postępowanie w dużej mierze, co powoduje, że postępowania w Polsce toczą się bardzo długo. To jest jedna z przyczyn oczywiście, ale dosyć istotna. Często dziennikarze pytają, jak to się dzieje, że w jakichś na przykład bulwersujących sprawach, gdzieś tam, nie wiem, w Austrii, jak złapano potwora z Amstetten, to w ciągu 3 tygodni, czy tam, nie wiem, 6 tygodni wydano wyrok skazujący, a w Polsce tego typu sprawy toczą się latami, prawda? Co zresztą jest prawdą. Ja ostatnio się zetknąłem z taką sprawą, gdzie dosyć ewidentną sprawą, gdzie postępowanie toczy się od 1999 roku i w tej chwili jest na etapie sądu drugiej instancji. No więc nastąpi zmiana KPK, bardzo radykalna zmiana, nie jednego, dwóch przepisów, tylko praktycznie, no można jak to się mówi popularnie, filozofii procesu karnego. I w związku z tym, żeby przygotować tak złożoną, tak istotną zmianę, to zadanie powierza się Komisji Kodyfikacyjnej. Oczywiście Komisja Kodyfikacyjna jest tylko ciałem doradczym, w związku z tym ona zaproponuje projekt ustawy, projekt zmiany kodeksu postępowania karnego, a później rolą rządu będzie przyjęcie tego na posiedzeniu rządu i ewentualnie wniesienie takiej zmiany pod obrady Sejmu. Innego rodzaju organem są tak zwane komisje wspólne. To jest powoływanie komisji wspólnych, to jest taki wyraz przekonania, że w ten sposób realizuje się artykuł 11 Konstytucji, czyli zasadę pluralizmu politycznego i społecznego, że rząd przygotowując projekty aktów prawnych, przygotowując stanowiska, przygotowując decyzje, które dotyczą szerszych grup społecznych, powinien to konsultować z tymi grupami społecznymi. Oczywiście za chwilę jeszcze powiemy o komisjach wspólnych, które działają na podstawie ustaw, ale to jest jakby osobna kwestia. Te komisje wspólne powinny przygotowywać, wypracowywać założenia tych projektów aktów normatywnych i wtedy rząd powinien je realizować. Oczywiście powoływanie takich komisji wspólnych i stanowiska tych komisji również nie są dla rządu wiążące. Na przykład, nie wiem, komisja trójstronna, która komisja rządu, pracodawców i pracobiorców, która próbowała wypracować stanowiska dotyczące wieku emerytalnego, takiego stanowiska nie wypracowała. No i w związku z tym w piątek związkowcy nie chcieli wypuścić posłów z Sejmu, bo nie ma żadnego wspólnego stanowiska. Ale generalna zasada jest taka, że rząd powinien, przygotowując projekty dotyczące dużych grup społecznych, powoływać takie komisje, w ramach których przedstawiciele rządu ustalaliby wstępne stanowiska z przedstawicielami tychże grup. To mogą być, nie wiem, nauczyciele, mogą to być górnicy, no, przeróżne te grupy, mogą być służby mundurowe i dzięki temu no, powinno dochodzić do przygotowania lepszych projektów. Szczególną rolę, o której już Państwu wspominałem, w ramach Rady Ministrów pełni Rada Legislacyjna. Rada Legislacyjna działa przy prezesie Rady Ministrów. Ona jest powoływana przez prezesa Rady Ministrów. W tej chwili przewodniczącym Rady Legislacyjnej jest również profesor naszego wydziału, profesor Mirosław Stec. Jak Państwo będziecie zajmować się kiedyś samorządem terytorialnym albo prawem transportowym, to będziecie mieć okazję chodzić na zajęcia do pana profesora Steca. Rada Legislacyjna z założenia ma być powołana przez premiera spośród wybitnych znawców poszczególnych gałęzi prawa.
I zadaniem Rady Legislacyjnej jest opiniowanie aktów prawnych co do, po pierwsze, zgodności z Konstytucją, po drugie, zgodności z prawem europejskim, po trzecie, co do w ogóle racjonalności i trafności przyjętych w tych aktach prawnych założeń. I Rada Legislacyjna takie opinie ma przedkładać prezesowi Rady Ministrów i rządowi. Po drugie, Rada Legislacyjna ma opracować zasady techniki prawodawczej. To są bardzo istotne zasady, dlatego że one określają, w jaki sposób legislatorzy rządowi powinni tworzyć akty prawne. Ja już Państwu wspominałem o tym, że z tą Radą Legislacyjną jest tak, że w dużej mierze rola Rady Legislacyjnej zależy od premiera. Jeżeli premier przywiązuje wagę do ustaleń Rady Legislacyjnej, no to oczywiście rola ta jest duża. Jeżeli premier uważa Radę Legislacyjną raczej za przeszkodę niż pomoc w swoim działaniu, no to z reguły jest tak, że nie kieruje w ogóle aktów prawnych, bo nie ma takiego obowiązku, do Rady Legislacyjnej. A potem bardzo często jest na przykład tak, że pewne stanowiska, nawet jeżeli Rada Legislacyjna z urzędu gdzieś tam podejmie, bądź jeżeli podejmie na wniosek premiera, ale one nie są później uwzględnione przez rząd w trakcie przyjmowania poszczególnych dokumentów rządowych, no to wtedy często się tak zdarza, że takie projekty aktów prawnych zostają uchwalane, a potem lądują w Trybunale Konstytucyjnym właśnie z tego powodu, że nie uwzględniono stanowiska czy opinii Rady Legislacyjnej. W każdym razie Rada Legislacyjna jest ciałem doradczym, ona nie ma żadnych kompetencji władczych, no i założenie jest takie, że ona powinna, jej praca powinna powodować podniesienie jakości stanowionego prawa w Polsce, no a praktyka w tym zakresie bywa różna. Natomiast wspominałem też Państwu o tak zwanym rządowym centrum, nie tak zwanym, tylko rządowym centrum legislacji, tak zwanym RCL, które zostało powołane w 2001 roku. Właśnie do ustawy o Radzie Ministrów wprowadzono przepisy nowelizujące i konstytuujące RCL. Ono zostało powołane do tego, dlatego że, no, można powiedzieć tak, że niespotykane rozmiary osiągnął proces takiego nieskoordynowania prac poszczególnych członków rządu, jeżeli chodzi o legislację. Ta legislacja polegała na tym, że każdy z ministrów przygotowywał własne projekty, chociaż są pewne mechanizmy koordynujące, o czym za chwilę powiemy. Ministrowie tych mechanizmów jednak nie przestrzegali i chodziło o to, żeby po pierwsze skoordynować pracę poszczególnych ministrów, którzy inicjują pracę rządu, po drugie, żeby podnieść jakość uchwalanych przez RCL, przez rząd aktów prawnych. I dlatego powołano RCL, który to RCL ma przede wszystkim za zadanie właśnie koordynowanie prac rządu legislacyjnych. Po drugie, ocenie RCL-u podlegają akty przygotowywane przez poszczególnych ministrów co do ich zgodności z prawem wyższego rzędu i co do, można tak powiedzieć, zgodności z zasadami techniki prawodawczej. W tej chwili RCL odgrywa dużo istotniejszą rolę, jeżeli tak można powiedzieć, niż Rada Legislacyjna, dlatego że bez, można tak powiedzieć, podkładki RCL-u, że dany projekt rządowy spełnia wymogi zgodności z zasadami techniki legislacyjnej i zgodności z prawem wyższego rzędu, w zasadzie no, nie jest możliwe procedowanie nad jakimkolwiek projektem aktów normatywnych. Stąd rządy Nowe Centrum Legislacji, jego prezes, no, odgrywają istotną rolę w procesie legislacyjnym, choć wiele osób uważa, że i tak za mało, bo gdyby ten RCL przygotowywał sam więcej projektów, a nie tylko opiniował projekty resortowe, to jakość legislacji byłaby lepsza. No i wreszcie takimi organami wewnętrznymi rządu są pełnomocnicy Rady Ministrów, którzy mogą być powoływani przez premiera. Zadaniem pełnomocników jest zajmowanie się pewną szczególną materią, którą rząd uważa za szczególnie istotną, w sytuacji, kiedy nie jest to materia, która dałaby się zamknąć jakimś jednym z działów administracji rządowej. Wtedy tak naprawdę chodzi o to, żeby powołać daną osobę. To może być sekretarz, podsekretarz stanu. Najczęściej tak się to dzieje, on jest w takiej randze, która by koordynowała politykę rządu w całości w tym zakresie. I tutaj no, klasycznym przykładem w tej chwili takiego pełnomocnika rządu jest pani pełnomocnik, jak do końca nie wiem, to zawsze zmienia ten, przy poszczególnych rządach się zmienia nazewnictwo, ale ona się w tej chwili
chwili chyba nazywa do sprawy równego statusu kobiet i mężczyzn. I to jest klasyczna sytuacja, gdzie problematyka równościowa no nie może być przypisana żadnemu resortowi. Nie można na przykład ustalić, że minister, nie wiem, pracy i polityki społecznej będzie się zajmował tylko problematyką równościową, bo ta problematyka występuje w przypadku edukacji, szkolnictwa wyższego i sportu i wielu innych rzeczy. I w związku z tym powołuje się takiego pełnomocnika. Zadania tego pełnomocnika określa Rada Ministrów i on ma zajmować się wszelkimi przejawami nierówności, dyskryminacji ze względu na płeć. Ma zajmować się wdrażaniem prawa europejskiego w tym zakresie. Oczywiście nie ma żadnych kompetencji władczych, ale powinien przygotowywać dokumenty, które następnie rząd będzie przyjmował w tym zakresie, jeżeli taka potrzeba występuje. Tak z grubsza rzecz biorąc wygląda problem struktury wewnętrznej rządu. To są organy pomocnicze, organy doradcze Rady Ministrów. Warto jeszcze pamiętać o tym, że członkowie Rady Ministrów, ci konstytucyjni z artykułu 147, bardzo często sprawują nadzór nad urzędami centralnymi. W Polsce powołuje się najczęściej w drodze ustaw różnego rodzaju urzędy centralne, których szefowie nie wchodzą w skład rządu, nie mają rangi ministra. Mówi się o nich szef urzędu centralnego, najczęściej to jest prezes urzędu centralnego. I taki prezes urzędu centralnego, tutaj macie Państwo przykład, takim urzędem centralnym jest GUS i prezes GUS-u jest szefem urzędu centralnego, podlega z reguły albo premierowi, albo któremuś z ministrów, w zależności od tego, jaka jest ranga tego urzędu. Taki urząd jest najczęściej umocowany w ustawie, w tym wypadku mam tutaj Państwo artykuł 23 ustawy o statystyce. On kieruje takim urzędem centralnym, bezpośrednio podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania tego urzędu, ale za to odpowiada, jest kontrolowany, nadzorowany albo przed szefem rządu, albo przed którymś z ministrów. Status tych urzędów centralnych jest różny, dlatego że są takie urzędy centralne, które mają w miarę niezależną pozycję od rządu, a są takie urzędy centralne, które podlegają rządowi w sposób taki, no można powiedzieć, dosyć ścisły. Na przykład Główny Urząd CEU. To jest urząd, który podlega ministrowi administracji w tej chwili. I ta podległość jest dosyć daleko idąca. To znaczy, oczywiście prezes Głównego Urzędu CEU na przykład sprawuje, zarządza służbą celną, ale w tym zakresie prawo przewiduje daleko idącą podległość zarówno samego prezesa, jak i jego tych funkcjonariuszy, którzy pracują w urzędach celnych, ministrowi administracji. Natomiast jeżeli popatrzymy na inny urząd centralny, Generalnego Inspektora do Spraw Ochrony Danych Osobowych, to taki urząd ma daleko posuniętą autonomię w stosunku do Rady Ministrów. Teoretycznie można by powiedzieć tak, że szef czy prezes tego urzędu podlega prezesowi Rady Ministrów, ale jak popatrzymy się na ustawę o ochronie danych osobowych, to w tej ustawie jest wmontowany cały szereg instrumentów, które uniezależniają tego kierującego Urzędem do Spraw Ochrony Danych Osobowych od rządu. Począwszy od powołania go przez Sejm, poprzez różne gwarancje dotyczące jego niezależności, aż poprzez to, że jego decyzje są dużo w większym stopniu kontrolowane przez sądy administracyjne niż przez prezesa Rady Ministrów. Także musicie Państwo pamiętać o tym, że z problematyką wewnętrznej struktury rządu wiąże się to, że rządowi bądź poszczególnym członkom rządu podlegają urzędy centralne i w tym zakresie też możemy mówić o tym, że to jest jakiś element struktury rządu, wewnętrznej struktury rządu, w tym oczywiście szerszym znaczeniu, ale trzeba pamiętać o tym, że relacje między tymi urzędami centralnymi a rządem zależą od tego, jaki jest zakres niezależności tych urzędów i ustawy tutaj przewidują różne, że tak powiem, warianty, różne warianty działania. No i wreszcie trzeba pamiętać o tym, że struktura rządu nie zależy tylko od ustawy o Radzie Ministrów i od regulaminu rządu.
Tylko zależy też od czasami od innych ustaw szczegółowych, które mogą, te ustawy szczegółowe mogą mieć istotny wpływ dla struktury Rady Ministrów. Tutaj, żeby Państwu podać przykład, powołam się tutaj na dwie regulacje, mianowicie przede wszystkim na ustawę o Komitecie do Spraw Europejskich. Otóż ustawa o Komitecie do Spraw Europejskich to jest ustawa, która powołuje stały komitet, ale można tak powiedzieć, że to nie jest komitet, który jest powoływany decyzją Prezesa Rady Ministrów, tak jak te komitety, o których mówiłem na początku wykładu. To nie Prezes Rady Ministrów decyduje, czy powołać stały komitet, czy nie, do spraw europejskich, tylko ustawodawca w drodze ustawy taki komitet powołał. To jest, można powiedzieć tak, trochę odejście od podstawowego założenia ustawy o działach administracji rządowej, że strukturę rządu, poza na bazie artykułu 147, o strukturze rządu decyduje premier. To on w drodze rozporządzeń decyduje o tym, kto ma jakim działem administracji się zajmować i czy się tworzy stały komitet, czy nie. To jest odejście od tego założenia. Tu ustawodawca postanowił sam taki komitet utworzyć. Jak Państwo widzicie, chodziło o to, żeby ustalić pewne stałe zasady współpracy członków rządu między sobą i współpracy członków rządu z organami, z urzędami centralnymi, które się zajmują sprawami europejskimi. I wyjęto tą decyzję z gestii premiera. Uznano, że nie premier będzie te stałe zasady ustalał, bo przecież mógłby taki komitet powołać na bazie ustawy o Radzie Ministrów, wydać rozporządzenie i powołać taki komitet. Ustawodawca zdecydował, że on sam określi te zasady w drodze ustawy i one będą w takim razie niezmienne i każdy kolejny szef rządu będzie musiał te zasady zaakceptować. I tutaj macie Państwo skład tego komitetu w tej ustawie określonej podstawowe zasady. Tym komitetem kieruje w tej chwili minister spraw zagranicznych. Kiedyś był osobny urząd do tak zwanych Urząd do Spraw Integracji Europejskiej, ale w tej chwili on został zlikwidowany i komitetem kieruje minister spraw zagranicznych. Więc patrząc na strukturę rządu, trzeba pamiętać o tym, że nie tylko ustawa o Radzie Ministrów, nie tylko regulamin prac rządu mający formę uchwały Rady Ministrów, ale również taka ustawa determinuje strukturę Rady Ministrów. Innym przykładem są ustawy kościelne, tak zwane, czyli ustawy o stosunku państwa do poszczególnych kościołów, które przewidują powoływanie komisji wspólnych i to jest też wtedy w drodze ustawy. To nie rząd decyduje, tylko w drodze ustawy powołuje się komisje wspólne rządowo-kościelne, których zadaniem jest przygotowywanie wspólnego stanowiska, czy próba ustalenia wspólnego stanowiska w przypadku, kiedy rząd zamierza zmieniać ustawę regulującą status związków wyznaniowych. Teraz możecie Państwo śledzić taką sytuację. Trwają prace nad likwidacją funduszu kościelnego w przypadku Kościoła katolickiego i uregulowaniu kwestii emerytalnych dotyczących księży katolickich. I te prace na razie toczą się właśnie w takiej komisji wspólnej, gdzie przedstawiciele rządu i episkopatu próbują ustalić wspólne stanowisko, które później byłoby podstawą do przygotowania projektu ustawy. To wynika, tu akurat działanie tego typu komisji wynika wprost z artykułu 25 Konstytucji, no i odpowiednich ustaw kościelnych. Także pamiętajcie Państwo o tym, że ta struktura rządu czasami może być modyfikowana przez uchwalenie dodatkowych ustaw i ona będzie wtedy bardziej złożona niż to, co wynikałoby z ustawy o Radzie Ministrów i z regulaminu prac rządu. I to tyle, jeżeli chodzi o strukturę Rady Ministrów. To są oczywiście takie najbardziej podstawowe założenia dotyczące tej struktury. W tej chwili przejdziemy do kwestii związanych z zasadami działania rządu. Otóż podstawowe zasady działania rządu, one po części wynikają wprost, bądź implicite z Konstytucji, są również konkretyzowane w ustawie o Radzie Ministrów i w
wynikającą wprost z artykułu 148 ustęp 2, to jest zasada, w myśl której pracami rządu kieruje premier. To on decyduje o tym, czy dana sprawa będzie rozpatrywana, czy w jakiej kolejności te prace rządu będą się w ogóle toczyły. Druga zasada to jest zasada kolegialności. Ta zasada kolegialności polega na tym, że rząd powinien podejmować decyzje kolegialnie, jako no, gremium kolegialne, co jest zresztą oczywiste, ale ta zasada kolegialności ma, można tak powiedzieć, dalej idący wymiar. Mianowicie w praktyce zakłada się, że rząd powinien dążyć do podejmowania decyzji w drodze konsensusu. Czyli te tryby prac rządu powinny być tak skonstruowane, zasady prac rządu powinny być tak skonstruowane, żeby rząd, podejmując poszczególne decyzje, osiągał konsens. Można powiedzieć tak, że tutaj sposób podejmowania decyzji w ramach Rady Ministrów jest odmienny nieco niż sposób podejmowania decyzji w Sejmie. W Sejmie czy w Senacie podstawowym sposobem podejmowania decyzji jest głosowanie, rozstrzyganie w drodze większości o przyjmowaniu poszczególnych aktów prawnych. Natomiast w przypadku rządu chodzi raczej o wypracowywanie pewnych wspólnych stanowisk. Głosowanie jest tutaj ostatecznością. Zasadą kolegialności wiąże się ściśle zasada jednolitości, jednolitej realizacji zadań Rady Ministrów. O tym za chwilę jeszcze powiemy. Ta zasada jednolitej realizacji zadań Rady Ministrów polegać ma na tym, że po pierwsze poszczególni członkowie rządu nie mogą kontestować prac rządu, czyli nie może być tak z punktu widzenia ustawy o rządzie, że jakiś minister wychodzi, chociaż się dystansuje do jakiegoś projektu. Jeżeli minister, jakiś projekt został przyjęty przez Radę Ministrów, a minister się od niego dystansuje, nie chce go realizować, no to powinien się podać do dymisji. Nie ma innej możliwości. Może oczywiście wpływać na ten projekt, na rozwiązania tego projektu w sytuacji, kiedy toczą się prace rządu. Natomiast jeżeli jakiś projekt został przyjęty, bądź sam ten minister został zobowiązany do jakiegoś działania, to musi to działanie podjąć i jeżeli tego nie zrobi, to są dwie możliwości. Albo się sam podaje do dymisji, albo premier powinien wystąpić o jego dymisję do prezydenta. Ze względu na to, że on nie realizuje zasady jednolitości prac rządu, kontestuje tą zasadę. Oczywiście praktyka bywa w tym zakresie różna. Ona zależy przede wszystkim od układu sił koalicyjnych. Czasami się zdarza tak, że jest jakiś taki minister, który kontestuje pracę rządu z samą świadomością, ponieważ wie, że jego odwołanie przez premiera wiązałoby się na przykład z tym, że ugrupowanie koalicyjne tego ministra wystąpi z koalicji, rząd utraci większość i prawdopodobnie upadnie. W związku z tym premier tak naprawdę de facto, chociaż ma instrumenty konstytucyjne, nie ma politycznej możliwości jego odwołania i musi tolerować różnego rodzaju ekscesy takiego ministra, a wtedy oczywiście to jest kwestia polityki, nie samych zasad prawnych. No i ostatnia ta zasada to jest zasada reprezentacji Rady Ministrów przez premiera. Tam, gdzie Rada Ministrów ma zająć stanowisko, nie zajmuje tego stanowiska kolegialnie, na przykład w drodze uchwały, przyjmuje się, że wiążący jest to, o czym powie premier. Tutaj macie Państwo wprost wyrażoną zasadę kolegialności w regulaminie prac rządu. Jak mówię, ta zasada kolegialności ma sprzyjać temu, żeby rząd ustalał wspólne jednolite stanowisko i realizował politykę państwa w sposób spójny. Realizowaniu tej zasady kolegialności służą określone sposoby pracy rządu. My tutaj nie będziemy dokładnie omawiać tych procedur, w oparciu o które rząd przyjmuje swoje dokumenty. No tutaj oczywiście zasadniczą kwestią jest to pojęcie użyte w regulaminie Sejmu, w regulaminie prac rządu, tak zwanego dokumentu rządowego. Te dokumenty to mogą być najczęściej projekty aktów prawnych, ale też inne. I teraz zasada jest taka, z grubsza rzecz biorąc, że Rada Ministrów przyjmuje te dokumenty rządowe albo na posiedzeniach, ustalając, że jakiś dokument staje się dokumentem rządowym, albo w tak zwanym trybie obiegowym. W sytuacji, kiedy dokument
nie wymaga bezpośredniej dyskusji, bezpośredniego kontaktu członków rządu. Bardzo dużo dokumentów rządowych jest przyjmowane w tak zwanym trybie obiegowym. Polega to na tym, to jest też może istotne, że zawsze inicjatorem danego dokumentu rządowego jest ten z ministrów, w którego zakresie działania mieści się dany dokument. Czyli jeżeli na przykład ma być przez rząd przyjęta ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Rząd ma taki projekt ustawy przedłożyć Sejmowi, jakie opłaty obywatele ponoszą, wnosząc sprawę do sądu, to wtedy wiadomo, że zainicjowanie prac nad taką ustawą leży w gestii ministra sprawiedliwości. Minister sprawiedliwości jest właściwy ze względu na dział, którym kieruje i powinien takie prace zainicjować. Jeżeli tego nie robi, może go do tego zobowiązać premier bądź cała Rada Ministrów. No i takie prace się toczą, nie będziemy tu wchodzić w szczegóły. One mogą zostać, ten projekt takiej ustawy może zostać przyjęty albo w trybie obiegowym, kiedy zostaje rozesłany wszystkim ministrom, następnie oni zgłoszą uwagi, te uwagi zostaną przyjęte bądź w części nieprzyjęte przez organ inicjujący, ale wszyscy potem się zgodzą na ostateczną wersję projektu, to wtedy uznaje się, że nawet kiedy ministrowie się nie spotykają, projekt został przyjęty, no albo może to być przyjęte przez, może taki być projekt przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów. Nie wchodząc w szczegóły, jak Państwo będziecie studiować regulamin prac rządu i ustawę o Radzie Ministrów, to zobaczycie, że bardzo wiele tych elementów dotyczących trybu prac rządu jest nakierowanych właśnie po pierwsze na zasadę kolegialności, żeby racjonalnie usprawnić podejmowanie pracy rządu przy założeniu, że rząd podejmuje decyzje kolegialnie i po drugie na wzmocnienie tej zasady jednolitości, żeby tak podejmował rząd decyzje, żeby ministrowie wszyscy mieli wpływ, choć ci, którzy w danym wypadku no, mają jakieś istotne, tutaj ich rola jest istotna, żeby mieli wpływ na to, co dzieje się z danym projektem i żeby nie mieli problemu potem z no, reprezentowaniem tego projektu na zewnątrz, bo to jest kwestia szalenie istotna, żeby rząd prezentował jednolite stanowisko względem polityki państwa. Tak z grubsza rzecz biorąc wygląda problematyka organizacji wewnętrznej i trybu pracy rządu. Teraz przejdziemy do innej kwestii, mianowicie do prawnych form działania Rady Ministrów. Otóż, jeżeli chodzi o te prawne formy działania Rady Ministrów, to tutaj trzeba rozdzielić dwie płaszczyzny działania rządu. Płaszczyznę aktów zewnętrznych, wydawanych względem innych podmiotów niż te, które mieszczą się w ramach administracji rządowej i aktów wewnętrznych. Zacznijmy może od aktów normatywnych, czyli aktów tworzenia prawa. Otóż jeżeli chodzi o akty normatywne, akty zewnętrzne, to w zasadzie jest tylko jeden rodzaj aktów normatywnych, mianowicie rozporządzenia. Rząd nie może wydawać aktów powszechnie obowiązujących, aktów normatywnych, w innej formie niż rozporządzenie. Warunki wydawania rozporządzeń są określone w artykule 92. Państwo pamiętacie, myśmy o tym mówili. Ten przepis przewiduje, jakie muszą być warunki, które ma spełniać delegacja ustawowa upoważniająca do wydania rozporządzenia i wreszcie, jakie warunki musi spełniać rozporządzenie, żeby nie wykraczało poza delegację ustawową. Pamiętacie Państwo, że jeżeli chodzi o rozporządzenia, to tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że konstrukcja enumeratywnie wymienia podmioty, które mogą wydawać rozporządzenia i w przypadku rządu może to być albo cały rząd, albo Rada Ministrów, albo któryś z ministrów, który kieruje danym działem administracji rządowej. Ministrowie bez takiej nie mogą zostać upoważnieni do wydania rozporządzenia. Tutaj ja kwestią rozporządzeń nie będziemy się jakoś szerzej rozwodzić, bo to omawialiśmy przy okazji źródeł prawa. W każdym razie pamiętajcie Państwo, że jedyną formą prawną, w jakiej rząd może stanowić prawo, to są rozporządzenia. Oczywiście czasami jest tak, że rząd już przygotowując projekty ustaw, na przykład kodeksów, jest zobowiązany do przesłania projektu rozporządzenia.
no ale de facto te rozporządzenia mogą być stanowione dopiero w sytuacji, w której zostanie uchwalona ustawa. Jeżeli chodzi o akty wewnętrznie obowiązujące, nie trzeba oczywiście pamiętać o tym, że rozporządzenie tylko na podstawie ustawy. Jeżeli chodzi o akty wewnętrznie obowiązujące, to mogą to być zarządzenia poszczególnych członków rządu, prezesa Rady Ministrów, ministrów, bądź mogą to być uchwały całej Rady Ministrów. Przy czym trzeba pamiętać o tym, że uchwała to jest zawsze akt wewnętrznie obowiązujący. Uchwała rządu nie może być bezpośrednio adresowana do obywateli. Nie może nakładać na obywateli żadnych obowiązków, dlatego że to nie jest akt powszechnie obowiązujący. Oczywiście w praktyce jest tak, że ministrowie mogą wydawać akty wewnętrzne o innej, zróżnicowanej formie, czego ani konstytucja, ani ustawy wprost nie przewidują, mogą wydawać ogólniki, dyrektywy i tak dalej, ale ta swoboda w stanowieniu aktów wewnętrznych wiąże się z tym, że te akty nie są adresowane do obywateli, w związku z tym tutaj nie ma jakiegoś większych rygorów. Trzeba pamiętać o tym tylko, że zarządzenia wydawane przez poszczególnych ministrów są wydawane na podstawie ustawy, przy czym nie ma takich rygorów w przypadku zarządzeń, jak w przypadku rozporządzeń, o których mówił artykuł 92. Natomiast uchwały Rady Ministrów mają charakter samoistny, to znaczy nie muszą mieć żadnej podstawy normatywnej. Oczywiście, tak jak mówię Państwu, są różne inne formy możliwości, na przykład takim bardzo istotnym działaniem prawotwórczym, które jest przewidziane, jest obecnie w prawie przewidziane, jest wydawanie na przykład przez ministra finansów instrukcji dotyczących prawa podatkowego. Nad tym może warto się zatrzymać i dwa słowa o tym powiedzieć, bo to jest przykład takiego zjawiska, które nie bardzo mieści się w tym podziale konstytucyjnym, że akty powszechnie obowiązujące, te, które mogą być adresowane do obywateli, są wydawane tylko w formie rozporządzeń, a wszelkie inne akty, czy to te, które są przewidziane w konstytucji, akty wewnętrzne, czy to te, o których mówi artykuł 93 Konstytucji, czyli uchwały i zarządzenia, czy jakieś inne, to są akty nie wewnętrzne, nie adresowane do obywateli. Otóż instrukcje ministra finansów dotyczące wykładni prawa podatkowego są tutaj bardzo takim charakterystycznym instrumentem, który się temu podziałowi wynika. Teoretycznie rzecz biorąc, minister finansów wydaje takie instrukcje, jeżeli pojawiają się wątpliwości co do interpretacji przepisów prawa podatkowego, ale to są instrukcje, które wiążą tylko organy podatkowe, urzędy skarbowe. Jeżeli urząd skarbowy ma jakąś wątpliwość interpretacyjną, to wtedy minister wydaje taką instrukcję i oczywiście instrukcja nie wiąże obywatela, nie wiąże podatnika, bo to jest akt wewnętrzny, więc nie może być do niego adresowany, natomiast to jest akt, który jest adresowany do urzędnika skarbowego, jak on powinien interpretować ustawę podatkową. O, przykładowo, kiedyś były takie, teraz już zostały zlikwidowane, odliczenie, takie ulgi podatkowe na remont mieszkania. I tam rozporządzenie, ustawa na jej podstawie rozporządzenie wymieniało, jakie można sobie elementy, na przykład, nie wiem, kaloryfery, czy jakieś inne instalacje, które podatnik kupował i na swój koszt instalował w mieszkaniu, można było odliczyć, już nie pamiętam, czy to było od dochodu się to odliczało. No i oczywiście na tym tle powstawały różne wątpliwości, na przykład bo tam powiedziałem tak, że można odliczać takie elementy, które są na stałe związane z instalacjami istniejącymi w mieszkaniu. No i powstało na przykład takie pytanie, czy zmywarka może być odliczona, czy nie, czy to jest stały element, czy może stanowić odliczenie od dochodu koszt zakupu zmywarki. No i w momencie, jak te urzędy skarbowe zaczęły różnie orzekać na ten temat, różnie interpretować, wtedy minister finansów wydał instrukcję i powiedział, że zmywarka to nie jest element stale połączony z instalacją wodną, nie można odliczać kosztu zakupu zmywarki od dochodu. I urzędy skarbowe, jeżeli ktoś takie odliczenie zrobił, to kwestionowały, przeliczały podatek, na nowo określały obowiązek podatkowy. Teraz problem polegał na tym, że teoretycznie taka
stała obywateli, ale w praktyce wszystkie decyzje indywidualne, które były względem obywateli wydane, były tak naprawdę oparte na tej instrukcji. I tu się pojawia taki problem, że akt prawny, który formalnie ma charakter wewnętrznie obowiązujący, w praktyce ma bezpośrednie znaczenie dla obywatela. Oczywiście koniec końców było tak, że jeżeli obywatele mieli wątpliwości co do tych instrukcji, tych decyzji, no to mogli zaskarżyć decyzję Urzędu Skarbowego do sądu i wtedy sąd administracyjny, który nie jest związany tą decyzją, on rozstrzygał w sposób ostateczny. I tak się to dzieje do dnia dzisiejszego, że w wielu przypadkach w prawie podatkowym te instrukcje ministra finansów mają wpływ na określenie pozycji obywateli w decyzji Urzędu Skarbowego, ale później to się wszystko weryfikuje w sądzie. Natomiast zdarza się niestety tak w Polsce, że organy, urzędy skarbowe nie przyjmują do wiadomości tego, co robią sądy administracyjne. Mówią tak, że sąd administracyjny, wyrok sądu administracyjnego wiąże w konkretnej sprawie, w innej sprawie nie wiąże, bo to nie jest prawo precedensowe. W związku z tym urząd dalej się będzie kierował instrukcją ministra. Innymi słowy, na tym przykładzie można postawić taką tezę, że wprawdzie artykuł 92 i 93 Konstytucji wyraźnie rozgranicza akty normatywne rządu i członków rządu na akty powszechnie obowiązujące, którymi są rozporządzenia, akty wewnętrznie obowiązujące, którymi są uchwały i zarządzenia i inne akty. Mówi, że te drugie nie dotyczą obywateli, te akty wewnętrznie obowiązujące, ale praktyka w tym zakresie jest inna. Bardzo wiele dokumentów rządowych o charakterze wewnętrznym wydawanych przez ministrów, na przykład adresowanych do urzędów skarbowych, do urzędów celnych, do urzędów statystycznych, ma bardzo istotny wpływ na obywateli. Jak Państwo kiedyś pójdziecie na przykład do doradcy podatkowego albo doradcy prawnego, będziecie mieć jakiś problem podatkowy, będzie to problem interpretacji przepisów, to pierwsze, co zrobi taki doradca podatkowy, to zacznie sprawdzać, czy istnieje jakaś instrukcja ministra finansów, która określa, w jaki sposób ten problem, który pan czy pani zgłosi, należałoby rozwiązać i zinterpretować. Pomimo tego, że z punktu widzenia Konstytucji ta instrukcja finansów jest tylko aktem wewnętrznym i nie obowiązującym. To tyle, jeżeli chodzi o akty normatywne, o to, co rząd, poszczególni członkowie rządu mogą stanowić władczo, jeżeli chodzi o stanowienie prawa. Natomiast oprócz aktów normatywnych, powszechnie obowiązujących bądź wewnętrznie obowiązujących, poszczególni członkowie rządu mogą wydawać akty indywidualne. I takimi aktami indywidualnymi są albo decyzje administracyjne, albo postanowienia. Tu nie będziemy szerzej wkraczać w charakterystykę tych aktów, bo Państwo będziecie się z tymi aktami zapoznawać dokładnie studiując prawo administracyjne, ale o tym Państwo musicie pamiętać, że akty indywidualne też są wydawane przez członków rządu. Czasami są to akty indywidualne wydawane w pierwszej instancji, ale najczęściej jest tak, że to są akty, te decyzje administracyjne są wydawane w drugiej instancji, wtedy kiedy minister jest organem odwoławczym od decyzji jakiegoś innego organu. I tutaj to już zależy od właściwości ministra. Tak w grubsza rzecz biorąc wyglądają formy prawne, w których wypowiada się rząd. No i wreszcie kwestia ostatnia, którą omówimy, związana z problematyką rządu, to jest kwestia odpowiedzialności rządu i odpowiedzialności członków rządu. Otóż, jeżeli chodzi, najpierw zajmiemy się odpowiedzialnością polityczną. Otóż, jeżeli chodzi o odpowiedzialność polityczną, to trzeba pamiętać o tym, że ta odpowiedzialność polityczna członków rządu może mieć charakter kolegialny i wtedy odpowiada cała Rada Ministrów, i może mieć charakter indywidualny, wtedy odpowiadają poszczególni ministrowie. Przy czym trzeba też pamiętać o tym, że Konstytucja przewiduje zasadę solidarności, jeżeli chodzi o odpowiedzialność członków rządu. To znaczy może być tak w pewnych sytuacjach, że za działania poszczególnych członków rządu będzie odpowiadał cały rząd. Jeżeli chodzi o formy prawne, to tak jak powiedzieliśmy, ta zasada odpowiedzialności politycznej realizuje się w ten sposób, że rząd odpowiada politycznie przed Sejmem. Tylko i wyłącznie. W postaci wotum zaufania bądź wotum nieufności, jeżeli Sejm dochodzi do wniosku, że polityka rządu jest wadliwa na tyle, że rząd utraci poparcie w większości parlamentarnej, to wtedy może spowodować dymisję rządu poprzez konstruktywne wotum nieufności. Bądź,
jeżeli sam rząd się o to zwróci, poprzez nieudzielenie wotum zaufania. I w tym kontekście chciałem powrócić do instytucji konstruktywnego wotum nieufności i zwrócić Państwa uwagę na jedną rzecz z tym wotum związaną. Mianowicie idea konstruktywnego wotum nieufności opiera się na tym, że po pierwsze wyrażenie takiego wotum nieufności musi wiązać się z tą konstruktywną działalnością, czyli wskazaniem premiera nowego rządu. Po drugie z pewnymi obostrzeniami dotyczącymi większości, w oparciu o które wotum nieufności zapada. Jak Państwo popatrzycie na artykuł 158 Konstytucji, to widać wyraźnie, że to ta instytucja konstruktywnego wotum nieufności wzmacnia, można tak powiedzieć, pozycję rządu. Po pierwsze dlatego, że musi być co najmniej 46 posłów, żeby w ogóle taki wniosek głosować. Po drugie dlatego, że trzeba porozumieć się co do kandydata na premiera. I po trzecie dlatego, że w przypadku, kiedy rząd dysponuje większością w Sejmie, musi dojść do zdecydowanego odwrócenia się wektorów i całkowitej utraty większości parlamentarnej, żeby to wotum nieufności mogło zostać uchwalone. To jest oczywiście, jak mówię, wyraz tej idei zasady racjonalności, racjonalizacji parlamentaryzmu i tego, żeby konstytucja nie dopuszczała do takich łatwych upadków Rady Ministrów, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że ta instytucja wotum nieufności w takim kształcie, jak ona została zapisana w artykule 158, sprzyja funkcjonowaniu rządów mniejszościowych. Dlatego, że bardzo często się zdarza tak, że rząd traci poparcie w parlamencie, w Sejmie, na przykład rozpada się koalicja rządząca, ale wyjście koalicjanta, ten koalicjant jest na tyle słaby, że jeżeli się przyłączy do opozycji, to wspólnie w sumie nie mają tylu głosów, żeby uchwalić konstruktywne wotum nieufności i spełnić wszystkie warunki z artykułu 158. I w Polsce dochodziło na przełomie lat 2000, czyli koniec lat 90., początek lat 2000, kilkakrotnie do funkcjonowania tak zwanych rządów mniejszościowych, czyli sytuacji, w której rząd utracił poparcie w Sejmie. Koalicja, na przykład tak było za czasów SLD-PSL, PSL wyszedł z koalicji, PSL zresztą często wychodził z koalicji, bo wychodził z SLD, z Unią Wolności się przestał dogadywać. I wtedy mamy do czynienia z taką sytuacją, która polega na tym, że rząd nie ma większości w Sejmie, ale opozycja plus były koalicjant nie są w stanie uchwalić konstruktywnego wotum nieufności. Wtedy funkcjonuje rząd mniejszościowy. I teraz tak, z punktu widzenia tego rządu mniejszościowego to sytuacja wygląda dosyć bezpiecznie. To znaczy tego rządu de facto nie można odwołać poprzez konstruktywne wotum nieufności. Z drugiej jednak strony taki rząd nie może skutecznie przeprowadzać projektów ustaw, dlatego że nie ma większości do ich uchwalenia. W związku z tym w przypadku każdego projektu musi negocjować, budować koalicję do poszczególnych ustaw. De facto takie rządy mniejszościowe bardzo ograniczają swoją działalność legislacyjną. No i wtedy oczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją, że ten rząd przestaje wypełniać zadania, o których mówi artykuł 146 Konstytucji. To znaczy rząd przestaje realizować politykę państwa, bo w Polsce tak to jest ukształtowane w systemie parlamentarnym, żeby realizować politykę państwa trzeba mieć zdolność do przeprowadzenia projektów ustaw przez Sejm. Jeżeli się takiej zdolności nie ma, to rząd przestaje rządzić, przestaje realizować politykę państwa, rząd zaczyna tylko i wyłącznie administrować. To znaczy zajmuje się administracją rządową, podległymi urzędami centralnymi, podległymi rządowi wojewodami, ale nie jest w stanie już realizować żadnej polityki państwa. No i oczywiście w tej sytuacji można się zastanowić, czy ten artykuł 158 w obecnym kształcie jest rzeczywiście tak naprawdę w sposób przemyślany i konsekwentny wyrazem idei racjonalizacji parlamentaryzmu. Bo on wprawdzie stabilizuje rząd i z tego punktu widzenia można powiedzieć, że to jest idea racjonalizacji parlamentaryzmu. Rząd jest ustabilizowany, ale z drugiej strony umożliwia takie funkcjonowanie tego rządu, w którym ten rząd nie realizuje swoich podstawowych zadań z artykułu 146 Konstytucji.
I to tyle, jeżeli chodzi o pracę rządu, natomiast to, co do, jeżeli chodzi o odpowiedzialność polityczną rządu, natomiast jeżeli chodzi o odpowiedzialność poszczególnych ministrów, to już na ten temat mówiłem, więc tutaj to większego komentarza nie wymaga. Może tylko jedna uwaga, że w praktyce, tak jak obecnie ta konstytucja przewiduje, że minister politycznie może odpowiadać zarówno przed Sejmem, jak i przed premierem, to ta odpowiedzialność polityczna realnie może być realizowana w zasadzie tylko przed premierem, bo tak jak Państwu już mówiłem, premier może zdecydować w każdej chwili bez podania powodów o zdymisjonowaniu ministra, natomiast wotum nieufności w stosunku do ministra no, w praktyce wymagałoby większości parlamentarnej, co z kolei w sytuacji, kiedy rząd dysponuje taką większością, nie, w praktyce nie jest możliwe. I to tyle, jeżeli chodzi o odpowiedzialność polityczną, natomiast teraz kilka słów o odpowiedzialności konstytucyjnej, czyli odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, ale dlatego mówię kilka słów, bo będziemy się odrębnie zajmować Trybunałem Stanu i wtedy będę szerzej mówił na temat odpowiedzialności konstytucyjnej. Członkowie rządu wszyscy ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za naruszenie konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem. Tak mówi artykuł 156. Co to oznacza? To oznacza, że na podstawie przepisów konstytucji, na podstawie przepisów ustaw, ale ustaw sensu stricto, możemy określić, jakie są obowiązki poszczególnych członków rządu. Za realizowanie tych obowiązków w związku z zajmowanym stanowiskiem, jeżeli premier lub poszczególni ministrowie realizują te obowiązki z naruszeniem ustaw, można ich postawić przed Trybunałem Stanu. Trybunał Stanu to jest instytucja, która ma realizować odpowiedzialność prawno-konstytucyjną tych wszystkich członków rządu. Na razie nie będziemy o szczegółach mówić, jaka jest procedura, jaka jest tutaj zakres tej odpowiedzialności, czy artykuł 156 ust. 1 jest w pełni kompatybilny z artykułem 198 Konstytucji. Jedna tylko uwaga. W praktyce ta odpowiedzialność konstytucyjna nie działa. Nie działa dlatego, że decyzja o postawieniu członka rządu przed Trybunałem Stanu wymaga na wstępie kwalifikowanej większości w Sejmie. To znaczy Sejm musi podjąć uchwałę kwalifikowaną większością o postawieniu członka rządu przed Trybunałem, czy premiera przed Trybunałem Stanu. I ta procedura jest tak skonstruowana, że w realiach politycznych to tak naprawdę cała klasa polityczna musiałaby zagłosować za, czy większość klasy politycznej musiałaby zagłosować za postawienie prezydenta, znaczy premiera bądź członka rządu przed Trybunałem Stanu. O ile ja sobie dobrze przypominam, to w historii powojennej, bo Trybunał Stanu zaczął funkcjonować od 1982 roku, to w historii powojennej był chyba jeden przypadek ministra spraw wewnętrznych, który został postawiony przed Trybunałem i chyba został skazany przez Trybunał Stanu. To chodziło o takiego ministra, który miał obowiązek wydać rozporządzenie określające stawki ceł na alkohol wwożony do Polski. To chodziło, to się działo w 1988-1989. On nie wydał tego rozporządzenia, bo taki z punktu widzenia obywateli bardzo miły okres w Polsce, kiedy alkohol nie był w ogóle obłożony żadnym cłem i wtedy to był bardzo tani. No ale oczywiście Skarb Państwa poniósł z tego tytułu bardzo istotne straty. Jego postawiono przed Trybunałem Stanu i Trybunał uznał odpowiedzialność za to, że nie ponosi, że nie wbrew obowiązkowi wynikającemu z ustawy nie wydał rozporządzenia określającego stawkę. Natomiast nie przypominam sobie żadnych innych sytuacji. Trzeba pamiętać o tym, że poza tym tą kwestią, o której tutaj mówię, czyli kwestią taką, że trudno jest wywołać uchwałę Sejmu, która uruchomiłaby odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu. Będziecie to Państwo mogli teraz obserwować, bo są takie zapowiedzi, że przed Trybunałem Stanu ma stanąć pan Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro za i zarzucają się naruszanie prawa w związku z okresem, w którym Kaczyński był premierem, a Ziobro był ministrem sprawiedliwości. Czy jak będzie, czy w ogóle dojdzie do takiej procedury, do jej uruchomienia. Ale tutaj na koniec warto zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, mianowicie ta procedura odpowiedzialności konstytucyjnej wydaje się też coraz bardziej archaiczna.
powszechna, jakaś osobna procedura przed takim organem jak Trybunał Stanu, osobna procedura dla odpowiedzialności prawnej osób sprawujących wysokie funkcje państwowe. Czy przypadkiem w współczesnym państwie demokratycznym nie jest tak, że jeżeli te osoby popełniają czyny zabronione przez prawo, to powinny odpowiadać przed sądem powszechnym, a jeżeli popełniają czyny, które wprost nie są zabronione przez prawo, ale są oceniane politycznie negatywnie, to powinny ponosić wyłącznie odpowiedzialność polityczną. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że ta procedura, o tym będziemy jeszcze mówić, przed Trybunałem Stanu, ta cała odpowiedzialność konstytucyjna bierze się z tak zwanej procedury impeachment, procedury, która została przyjęta kiedyś w Anglii, nawiasem mówiąc, w Anglii w tej chwili procedura impeachment nie obowiązuje. Procedura impeachment polegała na tym, że chodziło o znalezienie jakiejś prawnej formy pociągnięcia do odpowiedzialności monarchy, który z zasady nie odpowiadał prawnie, no bo był suwerenem tak naprawdę, więc w zasadzie nie powinien odpowiadać w ogóle, ale w momencie, kiedy się zaczął zmieniać, ewoluować podmiot suwerenności, chodziło o pociągnięcie monarchy do odpowiedzialności przed parlamentem za najcięższe zbrodnie, za zdradę stanu. I wtedy wymyślono taką procedurę właśnie impeachmentu polegającą na tym, że w pewnych ekstraordynaryjnych, wyjątkowych sytuacjach monarcha mógł odpowiadać przed parlamentem, ewentualnie parlament decydował o pociągnięciu do odpowiedzialności, a później sąd, bądź tak jak w przypadku brytyjskim z Balonów, która wtedy jeszcze pełniła funkcję Sądu Najwyższego, rozstrzygał te odpowiedzialności i to była taka ekstraordynaryjna procedura przewidziana dla głowy państwa. Ona później uległa rozszerzeniu na inne osoby sprawujące najwyższe funkcje państwowe, ale w tej chwili ta procedura, można powiedzieć, jest w odwrocie. W części krajów, tak jak Wielka Brytania, ona nie funkcjonuje, a w części krajów, tam gdzie funkcjonuje, w praktyce nie udaje się jej uruchomić. Nawet w takich sprawach dosyć oczywistych, jak chociażby, jak Państwo pamiętacie, sprawa Billa Clintona, prawda, w tak zwanej aferze rozporkowej, kiedy próbowano to postawić, pociągnąć do odpowiedzialności konstytucyjnej. Nie oczywiście nie za to, że miał romans ze swoją asystentką, tylko za to, że zeznając przed komisją bodajże senacką, twierdził, że tego romansu nie miał i że nie podejmował czynności seksualnych, a potem się okazało, że podejmował. Za to, za krzywą przysięstwo tak naprawdę, które było dosyć oczywistym, tej procedury nie uruchomiono. I w Polsce podobnie, znaczy można powiedzieć tak, że takie procedury impeachment od quasi impeachmentowe są uruchamiane na przykład na Ukrainie, więc to też o czymś świadczy. W związku z powyższym, z wielu powodów ta procedura w praktyce nie ma praktycznego przełożenia na to, co się dzieje w systemie prawnym i politycznym, no ale ponieważ Konstytucja taką procedurę przewiduje, więc ja o niej Państwu mówię i mówię Państwu o tym, że na gruncie artykułu 156 ust. 1 członkowie rządu mogą ponosić odpowiedzialność konstytucyjną, że trzeba wyraźnie odróżnić odpowiedzialność polityczną od odpowiedzialności konstytucyjnej, że ta odpowiedzialność konstytucyjna polega na naruszeniu konstytucji lub ustaw, że to nie jest odpowiedzialność karna, chociaż przed Trybunałem Stanu też można ponosić odpowiedzialność karną, ale że to nie jest odpowiedzialność karna w związku z powyższym, że takie sytuacje się mogą zdarzyć. Reasumując, jak się popatrzy na członków rządu i na to, jaką odpowiedzialność na gruncie konstytucji mogą oni ponosić, to trzeba by wyróżnić takie trzy płaszczyzny. Po pierwsze, mogą ponosić odpowiedzialność polityczną za realizowanie polityki państwa i ta odpowiedzialność jest najszersza. Jeżeli Sejm dochodzi do wniosku, że oni, członkowie rządu, nie realizują polityki państwa, wtedy może ich pociągnąć do odpowiedzialności politycznej poprzez nieuchwalenie wotum zaufania lub uchwalenie wotum nieufności. Tu taka dygresja mała, zwraca Państwa uwagę, że w ramach tej odpowiedzialności politycznej rząd oczywiście odpowiada też za wykonywanie budżetu i tutaj taką szczególną formą, można by powiedzieć, oceny rządu jest uchwalenie absolutorium, ale też zwracam na to Państwa uwagę, że obecnie nieuchwalenie absolutorium rządowi nie pociąga konieczności dymisji rządu. Czyli nawet wtedy, kiedy rząd nie uzyskuje absolutorium, nie musi się podać do dymisji, dlatego absolutorium nie włącza się do form odpowiedzialności politycznej. Odpowiedzialność polityczna to jest wotum zaufania, wotum nieufności. Udzielenie absolutorium to jest instrument kontroli Sejmu nad rządem, ale nie stanowczy, dlatego że nawet rząd, który nie uzyskał absolutorium, nie musi się podawać do dymisji. W praktyce w Polsce jest tak, że wszystkie rządy uzyskują absolutorium, jeżeli mają większość w Sejmie,
najczęściej wotum, najczęściej nieudzielenie absolutorium za wykonanie budżetu następuje wtedy, kiedy po wyborach zmienia się większość sejmowa, zostaje wybrany nowy rząd i stary rząd ten nie uzyskuje wotum, nie uzyskuje absolutorium, ale dla niego to i tak już nie ma znaczenia, bo wcześniej zostaje zdymisjonowany. To jest kwestia odpowiedzialności politycznej. Drugi poziom to jest odpowiedzialność konstytucyjna. Na gruncie artykułu 156, kiedy minister, premier naruszają konstytucję lub ustawy, mogą być pociągnięci przed Trybunał Stanu, choć w zasadzie tylko teoretycznie. I wreszcie trzeci poziom odpowiedzialności to jest odpowiedzialność karna. Wtedy, kiedy premier bądź ministrowie popełniają po prostu przestępstwa, czyny zabronione, o których mówi kodeks karny. Wtedy ponoszą odpowiedzialność karną przed sądami powszechnymi. Czasami mogą ponosić odpowiedzialność karną przed Trybunałem Stanu, jeżeli czyn przestępny jest równocześnie deliktem konstytucyjnym. Przykładowo, jeżeli minister wziąłby łapówkę, no to jest naruszenie konstytucji i ustaw, o których mówi artykuł 156, i to jest naruszenie równocześnie kodeksu karnego i wtedy będzie odpowiadał i za delikt konstytucyjny, i za przestępstwo. Ale do kwestii związanej z deliktami konstytucyjnymi i z przestępstwami będziemy osobno przechodzić, omawiając Trybunał Stanu. Na razie to wszystko, co dotyczy rządu. Przyszły wykład będzie już poświęcony władzy sądowniczej i będziemy się zajmować sądami i Trybunałami. Dziękuję bardzo.